Witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z Maciejem Wnukiem, ekspertem do spraw turystyki, naszym zaprzyjaźnionym. Maćku, wakacje w pełni, praktycznie dobiega końca lipiec. Możesz powiedzieć dzisiaj, że po dość mocnym zastoju w podróżowaniu od momentu otworzenia granic wszystko wróciło do normy, czy to jednak nie jest to, z czym miałeś do czynienia, przepraszam, w zeszłym roku jeszcze. Witaj Tomku, witam Państwa bardzo serdecznie. Po jakiejś takiej dłuższej przerwie znowuż jesteśmy tutaj z nowymi informacjami, zupełnie z nowymi wydarzeniami w turystyce. Przede wszystkim oczywiście klientów na szczęście nie brakuje, bo to muszę powtórzyć przez inne firmy, które z nami tutaj współpracują i które sprzedają, to klientów na szczęście nie brakuje. Natomiast problem polega jeden na tym, że tylko i wyłącznie możemy podróżować tak naprawdę po krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach, które są niewyłączone z tego tak zwanego systemu, gdzie regulacje Unia zrobiła, że można tam polecieć samolotem czarterowym lub pojechać na dojazd własny lub autokar oczywiście. No bo to wszystkie trzy formy funkcjonują jak najbardziej. Czyli jakie kraje poza krajami takimi jak na przykład, nie wiem, Hiszpania, która nam się kojarzy z wypoczynkiem, tudzież Bułgaria, która z jednej strony się otwiera, z drugiej strony na przykład czytałem nie dalej jak dzisiaj, że zamknięte z powrotem dyskoteki, kluby nocne, zgromadzenia powyżej 30 osób też są niemożliwe, to gdzie jeszcze możemy polecieć poza Europą? Turcji, Egiptu, to znaczy, do Tunezji? Turcja absolutnie niestety nie. Jest tam na ten moment tylko i wyłącznie można polecieć do Turcji samolotami liniowymi przez Istanbul lub ewentualnie można to zrobić przez Szwajcarię, ponieważ Szwajcaria udostępniła, że tak powiem, ruch lotniczy do Turcji bez limitu. Do Egiptu również nie polecimy na razie, przynajmniej na ten moment do 28-29 lipca, bo tak brzmi dyrektywa unijna, że na te kierunki typu Turcja i Egipt, one te dwa kierunki nie są włączone na razie w system lotów czarterowych. Jeżeli chodzi o Albanię, możemy polecić sobie do Albanii na ten moment, także nie ma żadnego kłopotu. Wyłączona z Unii, ja mówię o tym, co jest teraz wyłączone. Wyłączona również jest Portugalia i także na Maderę też na ten moment nie polecimy. Polecimy z hiszpańskich tematów. No zacznijmy. Wyspy Kanaryjskie, wszystkie. Hiszpania, ląd, tak naprawdę dookoła. Nie ma żadnego. Balary, łącznie z Majorką, bo nie każdemu te Balary się to kojarzą z Majorką. To jest tam i Ibiza, i Majorka, Minorka, wszystko działa. Lecimy dalej. Hiszpania, przepraszam, Włochy. Włochy również. Ląd plus wyspy, wszędzie możemy pojechać. Mówię, to są wszystkie kierunki, które nie obowiązuje żadna kwarantanna, natomiast wszędzie są wymagane tak zwane kody QR, o których jeżeli pozwolisz, to za chwilę o nich powiemy. Ale to lecimy dalej. Basen Morza Śródziemnego. Mamy całą Grecję bez kłopotu, bo jest bardzo dużo zapytań o Grecję, że Grecja zamknęła granicę. Owszem, ona zamknęła granicę lądową ze względu na to, że miała problem pomiędzy Serbią a własnymi tutaj granicami, czyli tutaj od strony właśnie Salonik oraz od strony bułgarskiej. Zamknięte są te granice, także Polacy, którzy się chcą pojechać do Grecji z samochodem, proszę pytać, jak dokładnie trzeba te procedury po prostu przeprowadzić, żeby można było tam wjechać. Natomiast jeżeli chodzi o samolotówkę, nie ma żadnych ograniczeń. Są oczywiście też tylko i wyłącznie kody QR. Potem mamy i Rumunię, i Bułgarię. To wszystko jest na ten moment otwarte. A właśnie jak to jest, tutaj zapytam z pobytem na miejscu, ewentualnie co się stanie, kiedy ktoś na przykład się rozchoruje, bo mamy pierwszego chorego turystę, u którego stwierdzono koronawirusa, to nasz rodak. Właśnie, i teraz jest pytanie, nie odmawiamy nikomu chęci podróżowania, możliwości podróżowania o tych kierunkach, o których mówisz, natomiast no wiadomo, w jakim czasie żyjemy, jak to wygląda. Jedziemy, spotyka nas to nieszczęście, czego nikomu nie życzymy, absolutnie, ale takie ryzyko istnieje. Jak zachowują się biura podróży, co dzieje się z takim człowiekiem, no bo wiadomo, że
potrzebne jest potem odizolowanie, a być może na przykład nawet 14-dniowa kwarantanna. Jak to wygląda w momencie zakupu, jak te warunki się kształtują, bo to jest istotna informacja na pewno dla wszystkich, która daje poczucie bezpieczeństwa pewnie. Oczywiście. Przede wszystkim do każdej wycieczki turystycznej należy podejść dość mocno indywidualnie, czyli przede wszystkim tam, gdzie jedziemy. Czyli na przykład, jeżeli kupujemy wycieczkę sobie, czy tam cały ten pakiet urlopowy, czyli przelot, hotel, ubezpieczenie, na przykład do Grecji, to najważniejsza sprawa jest, żeby w pakiecie ubezpieczeń, żeby niezależnie czy go kupimy od razu w biurze podróży, czy sobie go zrobimy osobno u jakiegoś własnego agenta ubezpieczeniowego, ważne, żeby były wszystkie ujęte tak zwane leczenia covidowskie, czyli te, które właśnie obowiązują przy kwarantannach, przy powrocie do kraju, i to są najważniejsze tematy. Jeżeli chodzi tutaj o to, co powiedziałeś, że lecimy, tam są bardzo, bardzo wyrywkowe są te testy robione na granicach, co któryś tam, powiedzmy, turysta jest skierowany na tak zwane badanie, na test. Po tym badaniu dostaje takiego SMS-a, że bardzo prosimy do momentu wyników starać się o izolację, czyli tam unikać jakichś zgromadzeń i tak dalej, i tak dalej. Także to jest na tej zasadzie. Więc tu, że tak powiem, mamy dość prostą sprawę. Natomiast jeżeli taka sytuacja właśnie zaistniała, tak jak powiedziałeś, na tym Zakynthosie mamy pierwszego Polaka, który, że tak powiem, został zdiagnozowany pozytywnie, został przeniesiony do obiektu, w którym, że tak powiem, zostanie mu wykonane tam dodatkowe testy i dalsza ta procedura, że tak powiem, w formie odosobnienia. Natomiast reszta, że tak powiem, wszystkich wczasowiczów normalnie wypoczywa bez żadnych kwarantan. Ja nie mówię, że kogoś to dotyczy, tylko po prostu chciałem dopytać się to, co mi powiedziałeś odnośnie tego, co robić, żeby w razie takiej ewentualności być zabezpieczonym. Słyszałem od moich znajomych takie informacje, czujemy się jak królowie w Grecji, bo w hotelu nie ma praktycznie nikogo. Jak jest z tą sprzedażą, Maćku? Mówisz, że klienci się pojawiają, ale... Oczywiście. Tomku, przede wszystkim, drodzy Państwo, świeża sprawa, bo akurat mój wspólnik Damian wrócił kilka dni temu z Rodos, więc poleciał na 4 dni właśnie przetestować, jak to generalnie wygląda. Więc wszystkie hotele mogą być w maksymalnym 65-procentowym obłożeniu sprzedawane w całej Grecji. Także no to już można powiedzieć, że na dzień dobry o tej porze roku, jeżeli jest 65%, tylko nawet jeżeli powiedzmy ten hotel jest sprzedany na maks, to jest można powiedzieć nic w stosunku do lat poprzednich. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak wszyscy stwierdzili, to na ten moment na Rodosie, czy na Krecie, czy na innych wyspach jest obłożenie między 50 a 70%. Czyli jakby już tych turystów troszkę widać, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo niewielka ilość osób. Widać to przede wszystkim przy barach, widać to przede wszystkim w restauracjach, bo dość dużo jest klientów, którzy się pytają, no wie pan, panie Maćku, kupiliśmy all inclusive, no jak to będę w kolejce stał, czy tam coś, jak to będzie wyglądało. Naprawdę proszę się nie martwić, wszystko jest nakładane sterylnie i wszyscy mówią, że jest taki porządek na stołówce jak nigdy dotąd, niezależnie czy jest to hotel trzygwiazdkowy czy pięciogwiazdkowy. Czyli jest, o czym powiedziałeś, jest dbałość o środki ochrony, o to, żeby wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać w tych obostrzeniach. Natomiast, tak jak mówię, ten rynek odrabia te straty, czy nie odrabia, Maćku, turystyczny? To znaczy, tych strat to się w tej chwili w ogóle to ciężko jest policzyć. To nawet w ogóle to nie przypuszczam, żeby to ktoś się nad tym w ogóle chyba zastanawiał w tej chwili. W tej chwili to jest najważniejsza sprawa, żeby jakoś ten sezon fajnie dla tych turystów, którzy chcą po prostu wypocząć, no bo też no, są to dzieci, rodziny, dwójka dorosłych. No, jest sporo osób, które naprawdę chcą sobie gdzieś tam w jakimś tam fajnym standardzie, w fajnym miejscu, że tak powiem, powypoczywać. Więc jakby
tutaj jest ta najważniejsza sprawa w tej chwili, trzeba się skupić na tym, żeby ten turysta poleciał, wrócił szczęśliwy, zadowolony, żeby mu się tam nic nie stało. Natomiast co do finansów, to w ogóle naprawdę branża nie ma szans w tej chwili, w tym sezonie odrobić. To jest po prostu jakby to, żeby jakby no przetrwać do tego, powiedzmy, zimowego sezonu, który liczymy, że jakoś tam pozwoli nam, powiedzmy, znowu zafunkcjonować na przyszły sezon. No i czekamy tutaj na jakieś dodatkowe wytyczne odnośnie tych Światowych Organizacji Zdrowia i tak dalej, jak to się dalej będzie toczyło i miejmy nadzieję, że w miarę szybko postępy nad szczepionką i nad jakąś tam zapobieganiem tej rozszerzaniu się tej epidemii będą pozytywne, prawda? Maćku, kolejna rzecz. Tak jak mówisz, obłożenie mniej więcej 50-70%, o czym wspomniałeś, hoteli i obiektów na przykład w Grecji, czy za no, mniejszą jednak, mniejszym zainteresowaniem, tudzież mniejszymi możliwościami, bo też mówisz 65% może być wykorzystane hotelu maksymalnie, idą niższe czy wyższe ceny wypoczynku za granicą? Zdecydowanie niższe. Na niektórych, muszę Państwu powiedzieć, na niektórych kierunkach wręcz aż przecieramy oczy, że o tej porze roku, czyli przełom lipca, sierpnia, gdzie te ceny naprawdę były bardzo, bardzo wysokie co roku i jeszcze 2-3 tygodnie temu, miesiąc temu, jak żeśmy rozmawiali, pytałeś mnie właśnie, czy jak te ceny. Ja mówię, no te ceny nie potaniały w ogóle. W tej chwili naprawdę, proszę mi wierzyć, ceny są naprawdę niskie i coraz więcej tych klientów, że tak powiem, no kupuje te tak zwane last minute. Zresztą ja zachęcam, ponieważ tak, że tak powiem, zmienia się ta sytuacja i w Europie, i na świecie, więc ja po prostu zachęcam, żeby kupować no, już jak tylko możemy na przyszły tydzień, na ten, po prostu z tak zwanej ostatniej chwili. Chyba że, wiadomo, jeżeli mamy więcej osób, no to jest zawsze trudniej, no bo tych pokoi, wiadomo, nie przybywa. Dobrze, Maćku, przeważnie w czasy Bułgarii, Grecji, no w Bułgarii to było 5-6 tysięcy złotych za mniej więcej 2 plus 1, no może 2 plus 2 około 7. Grecja w podobnym standardzie, jeśli dobrze pamiętam, to były kwoty około 8 tysięcy złotych. Jak się to teraz kształtuje? Mniej więcej podaj chociażby... Na dzisiejszy Grecja... czas. Bardzo dobry hotel w Grecji. Akurat dzisiaj godzinkę temu sprzedawałem. Bardzo dobry hotel na Krecie, 4 gwiazdki z przelotami z Katowic, all inclusive. Za rodzinę 2 plus 1. 5680 zł. 7 dni, tak? 7 nocy, tak. Więc to jest po prostu naprawdę, to ja mówię, to jest hotel, który normalnie kosztowałby w granicach 9-10 tysięcy w normalnej relacji, także to jest z rzędu 40 prawie procent taniej. Byłeś w Bułgarii wielokrotnie, więc mogę Ci przypomnieć Twój wspaniały słoneczny brzeg. Tam jest kilka takich obiektów, które są lepsze, gorsze, ale jest kilka takich obiektów, nawet pięciogwiazdkowych, które udało nam się sprzedać między 4 a 4500 zł za rodzinę 2 plus 1 w Olu. Także naprawdę są ten. A tutaj na niektórych takich hotelach 3-4-gwiazdkowych można trafić ofertę nawet za 1300-1400 zł za all inclusive. Więc to cena weekendu w Polsce. Właśnie, teraz wspomniałeś o Polsce. No Polska, przynajmniej patrząc na zdjęcia, czy też wśród znajomych na profilach społecznościowych, czy tam obserwując inne media, można zobaczyć, że Polska cieszy się powodzeniem. Dużo ludzi nad morzem. Bon turystyczny na każde dziecko będzie przyznany. To będzie pomoc dla turystyki? Czy to będzie jednak ten minus, że ktoś no, musi to wykorzystać w Polsce, więc te 500 zł... nie wiem, zdeprymuje go do tego, żeby nie jechać za granicę. Jak ty do tego podchodzisz? No bo w twojej ofercie jako eksperta więcej jest tych wyjazdów zagranicznych niż wyjazdów krajowych. No akurat no, nasze biuro się tak specjalizuje, powiedzmy, no, w tych wyjazdach zagranicznych bardziej, ale oczywiście polski produkt jak najbardziej mamy i sprzedajemy i góry, morze, Mazury. Nie ma nawet i takie inne poszczególne wyjazdy służbowe w Polsce. Natomiast co do bonu, jeszcze nie tak dawno, właściwie
jednym z pierwszych wywiadów, z naszych covidowskich, jak ja je nazywam tutaj, wywiady, prowadziliśmy, pamiętasz, rozmowę taką, że byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego bonu, ale nie tego, który, że tak powiem, został podpisany, tylko tego 1000 zł. Nie wiem, czy kojarzysz tą naszą rozmowę. Tak, tak, tak. I ja byłem bardzo mocno pod tym podbudowany. Dlaczego? Dlatego, że to było realne wsparcie. To było realne wsparcie. Ja powiem Ci dlaczego. Dlatego, że to była sytuacja taka. 1000 zł dla osoby pracującej i drugie 1000 też dla osoby. Czyli jeżeli na przykład, tak jak Ty, dwie osoby u Ciebie w rodzinie pracują, dostajesz 2000, przychodzisz do mnie, mówisz: Maciek, muszę to zrealizować w Polsce. Ja mówię: dobra, mam Kołobrzeg, mam, nie wiem, Władysławowo, mam coś tam. Dopłacasz sobie 1000 zł i jedziesz na przyzwoite jakieś tam wakacje. Natomiast w tej chwili to jest 500 zł na dziecko. No to jest taka, nazwijmy to w turystyce, wszyscy to nazywają taka zapomoga. Właściwie ciężko powiedzieć, jak to będzie realizowane. Tam Polska Organizacja Turystyczna ma się tym zajmować. Kilka firm, że tak powiem, próbuje w to wejść. No zobaczymy, jak to będzie technicznie to wyglądało, bo podobno za to można zapłacić tym za muzeum, za jakieś bilety wstępu, za różne rzeczy. Nie mam jeszcze na ten temat tak pełnego zdania wyrobionego, dlatego że to, uważam, to jest za mała kwota i za mała pomoc, żeby cokolwiek branża turystyczna odczuła. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie, jeśli ktoś ma życzenie, no to tak jak Maciek powiedział, podróżować można po Europie. Niestety te popularne kierunki na pewno wśród turystów, czyli Turcja, Egipt, na razie są poza zasięgiem, poza możliwościami. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję serdecznie. Maciej Wnuk, ekspert do spraw turystyki, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.